Dobry wieczór. Witamy wszystkich na konferencji po meczu Drutek Zbytowia Bytów Zagłębie Sosnowiec. Wynik meczu 3-0 dla drużyny Drutek Zbytowi. Dwie bramki Janusza Słodykowskiego, jedna bramka Adriana Chomiuka. Komentarz prosimy trener drużyny Zagłębia, a to termin. Prosimy bardzo. Niestety pierwsza połowa zadecydowała o naszym niekorzystnym wyniku. Po prostu nie podjęliśmy walki w tej odsłonie. Do tego również popełniliśmy szkolne błędy, które oczywiście przeciwnik wykorzystał. Na drugą połowę już wyszliśmy z mocnym postanowieniem odrabiania tych strat, oczywiście pomału, oczywiście poprzez najpierw podjęcie walki, rywalizacji, następnie poprzez inicjowanie tych akcji. Oczywiście stworzyliśmy sobie tę sytuację. Chciałbym również zajrzeć do materiału wideo i zwrócić uwagę, bo wydaje mi się, że tam są dwie kontrowersje odnośnie rzutów karnych. Natomiast pan arbiter nie odgwizdał. My nie strzelamy dzisiaj żadnej bramki i niestety przegrywamy. I to nas bardzo boli. Dziękuję. Wydaje mi się bardzo mocno, że dzisiaj widzieliśmy jedną drużynę, która była bardzo mocno zdeterminowana, żeby wygrać ten mecz. Powiedzieliśmy sobie w szatni, że to jest mecz z cyklu. Musimy go wygrać i chwała chłopakom, że bardzo dobrze weszli w mecz. Strzeliliśmy szybko bramki, które ustawiły to spotkanie i to my cieszymy się z tego zwycięstwa, które potwierdza bardzo dobrą formę zespołu.